Szanowni Państwo, przedstawiam informację prezydenta miasta z prac w okresie od 3 do 20 maja 2016 roku. W wymienionym okresie czasu odbyłem 3 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta. Wydałem 31 zarządzeń prezydenta miasta. Wspólnie z zastępcami przyjęliśmy 21 interesantów. 2 maja zastępca prezydenta Ewa Skiba spotkała się z panią Bożeną Paluch, kierownikiem oddziału rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Tematem spotkania były projekty dotyczące rewitalizacji oraz uporządkowania kwestii własnościowych zbiornika wodnego Pasternik. 3 maja starachowiczanie oddali hołd twórcom Konstytucji 3-majowej. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych w intencji ojczyzny. Po mszy poczty sztandarowe oraz delegacje przemaszerowały pod pomnik niepodległości przy ulicy Konstytucji 3 maja, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz złożono wieńce i zapalono znicze. 4 maja spotkałem się z panami Kazimierzem Hebdzińskim i Jerzym Kopciem, którzy w tym roku świętują podwójny jubileusz pracy w Starachowickim Centrum Kultury w ramach zespołu Starachowianie. W tym samym dniu gościłem w urzędzie pana brygadiera magistra inżyniera Wiesława Ungiera, pełniącego obowiązki komendanta powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Spotkanie dotyczyło m.in. obchodów Święta Strażaka, które w ten weekend będziemy obchodzili w naszym mieście. Moja zastępczyni Ewa Skiba spotkała się z przedstawicielami Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie remontu parkingu przy ulicy Glinianej. W tym samym dniu zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym organizacji biegu Wykurz 44, który ma odbyć się 18 czerwca. Podczas spotkania dokonano oględzin trasy biegu, który rozpocznie się przy Leśniczówce w Ratajach, a zakończy przy Mogile Zbiorowej w okolicach Wykusu. 5 maja tego dnia spotkałem się z panami Dariuszem Gruntem, Tadeuszem Zielińskim, reprezentującym Stowarzyszenie Nasze Miasto. Tematem spotkania była rewitalizacja zalewu Pasternik. Panowie włączyli się w pracę nad tym projektem, tak byśmy mogli świętować wspólnie rocznicę setną oddania do użytku tego obiektu, która nastąpi w 2020 roku. Podczas konferencji prasowej spotkałem się z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych, a tematem spotkania był program pod nazwą Starachowicka Karta Seniora 60+, który 4 maja ruszył w Starachowicach. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy mamy 45 partnerów, którzy oferują swoje ulgi seniorom na terenie naszego miasta i nie tylko, a osób, które odebrały kartę seniora, jest już ponad 1000. Przypomnę, że każdy, kto mieszkaniec Starachowic, który ukończył 60 rok życia, może zgłosić się do Centrum Senior Wigor w Galerii Skałka i tą kartę seniora odebrać, a wcześniej złożyć stosowny wniosek. Tego samego dnia wspólnie z panią skarbnik Haliną Piwnik w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisałem umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa ulic Południowej, Żytniej i Majora Nurta w Starachowicach, realizacja do roku 2016. Wysokość dotacji to 1 580 000. Udało nam się uzyskać najwyższą w województwie świętokrzyskim dotację do przedsięwzięcia, które w tym roku jest realizowane w naszym mieście. Na rok przyszły do tegoż programu składamy ulicę Moniuszki, ulicę Jana Pawła częściowo, ulicę Żytnią, fragment od ulicy Smugowej do Majora Nurta, jak również ulicę Miodową i Smugową. 5 maja mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w obchodach Dnia Pamięci Osób Niepełnosprawnych Intelektualnych, które odbyły się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tym samym dniu zastępca wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom i opiekunom 32. Turnieju Wiedzy o Starachowicach, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic. 6 maja zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w uroczystej konferencji zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 11 z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. 8 maja zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w uroczystej mszy świętej odprawionej w 200. rocznicę utworzenia pierwszej szkoły powszechnej na terenie naszego miasta. 9 maja spotkałem się z panem prezesem Ryszardem Gliwińskim, prezesem PWiK i panią dyrektor Danutą Krępą. Omawialiśmy bieżące sprawy funkcjonowania miejskich spółek i jednostek. Tego samego dnia gościłem w urzędzie pana Piotra Kosmalę, radnego Rady Gminy w Brodach oraz członków Rady Sołeckiej w Sołectwa Lipie. Spotkanie dotyczyło budowy ścieżek rowerowych z uwzględnieniem infrastruktury dla kolarzy. Zastępca Jerzy Miśkiewicz w tym dniu uczestniczył w otwarciu zawodów Mini Euro na Stadionie Miejskim organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej i redakcję dziennika Echa Dnia. Tego samego dnia zastępca spotkał się z dyrektorami przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące udziału szkół w uroczystościach rocznicowych oraz realizacji zadań zgłoszonych przez placówki oświatowe w ramach programu inicjatyw lokalnych. Przypomnę, że do programu inicjatyw lokalnych w sumie w tym roku wpłynęło 17 wniosków. Wszystkie oprócz jednego, czyli 16, zostanie w tym roku zrealizowanych. A proporcje pomiędzy tymi, którzy składają wniosek, a miastem, to jest 75% gmina, 25% wnioskodawca.
10 maja wspólnie z zastępcami spotkaliśmy się z panem Jarosławem Samelą, burmistrzem Wąchocka, w sprawie zagospodarowania obrzeży Zalewu Posternik oraz odbudowy zniszczonej kładki. Staramy się pozyskać od gminy Wąchock tereny po jednej i drugiej stronie rzeki Kamiennej, które są niezbędne do odbudowy pomostu pomiędzy Orłowem a Groblą w stronę ulicy Kieleckiej. Jesteśmy umówieni na to, aby w okresie przejściowym dzierżawić ten grunt, a następnie gmina Wąchock w tym samym czasie zleci wycenę tych działek po to, żebyśmy mogli je od gminy zakupić i byśmy mogli ten pomost czy mostek wykonać. Tego samego dnia uczestniczyłem w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej. Moja zastępczyni Ewa Skipa spotkała się z komendantem powiatowym policji, panem Pawłem Szczepaniakiem. Spotkanie dotyczyło spraw bezpieczeństwa i zapobiegania aktom wandalizmu w naszym mieście. Zastępca Jerzy Miśkiewicz spotkał się z panem Jerzym Gilbowskim. Rozmowa dotyczyła organizacji memoriału piłkarskiego poświęconego pamięci Edwarda Pietrasińskiego. 11 maja w sprawie planowanych zmian w rozkładach jazdy obowiązujących na terenie miasta spotkałem się z panem Ryszardem Staszowskim, prezesem MZK. W związku z licznymi uwagami, które zgłaszali mieszkańcy do proponowanych przez MZK zmian, nowy rozkład jazdy od 14 maja, który planowany był, nie wejdzie w życie. W tej chwili spółka ma konsultować w dalszym ciągu zmiany z mieszkańcami. O wynikach tych prac spółka będzie informowała zarówno państwa, jak również mieszkańców. W tym samym dniu spotkałem się także z panią Elżbietą Szerniawską, przewodniczącą Rady Nadzorczej MZK i panem Marianem Ferencem, przewodniczącym Starowieckiej Delegatury NSZZ Solidarność. W dniach 11, 12, 13 maja moi zastępcy Ewa Skiba i Jerzy Miśkiewicz uczestniczyli wspólnie z prezesami ZEC i PWiK w wizycie studyjnej w Würzburgu. Wizyta delegacji ze Starachowic związana była z problemem zagospodarowania osadów ściekowych. Tam oglądali instalację, która służy do utylizacji tych odpadów, spalania dokładnie mówiąc. 12 maja spotkałem się z zarządcami starachowickich wspólnot mieszkaniowych działających na terenie miasta w sprawie realizacji programu Zielone Podwórka. Przypomnę państwu, że ten program w tym roku jest organizowany i realizowany po raz pierwszy. Do niego wpłynęło 5 wniosków, 5 wspólnot będzie wspólnie z nami realizowało inwestycje przy swoich nieruchomościach. W przyszłym roku mam nadzieję, że tych wniosków będzie jeszcze więcej, bo z tego co mówili zarządcy nieruchomości, zainteresowanie jest coraz większe. W ramach obchodów 14 Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Komendę Powiatową Policji. W ramach tej konferencji wręczyłem nagrody w konkursie plastycznym Taki z Ciebie Mocarz. Dla wyjaśnienia też, bo państwo interesowaliście się sprawą przystanków, które zostały rozstrzelane przez jednego z mieszkańców. Ten mieszkaniec został ujęty, policja go schwytała i rzeczywiście odbywa karę w tej chwili, a sąd będzie wymierzał mu kolejne wyroki, dlatego że przewinień, których się dopuścił, jest więcej niż tylko i wyłącznie przystanki, o których większość mieszkańców słyszała. Tego dnia uczestniczyłem w obradach minisesji Rady Miejskiej zorganizowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. 13 maja Ewa Skiba uczestniczyła w zorganizowanym w kawiarence artystycznej Spółdzielczego Domu Kultury koncercie Wojtka Makowskiego. 16 maja spotkałem się z panią dr Zofią Rzecińską, dyrektor niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MedStar w sprawie dzierżawy przez NZOS od gminy budynku, w którym znajduje się zakład opieki. W tym dniu również spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Razem Dla Nas, założonego przez mieszkańców osiedla Wzgórze. Tematem spotkania były planowane działania realizowane w ramach projektu Modelowa Rewitalizacja Miast i wspólne działania podejmowane na tym osiedlu, bo część z nich już została przez mieszkańców i przez gminę zrealizowana. Tego dnia gościłem w urzędzie delegację z Iraku na czele z panem Abdul Magedem, przedstawicielem biznesu irackiego. Przedstawiciele biznesu irackiego zainteresowani są nawiązaniem współpracy gospodarczej z firmami z terenu Polski, w tym z firmami, które działają na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Również 16 maja spotkałem się z panem Grzegorzem Krysińskim, reprezentującym Stowarzyszenie Festina Lente, zajmujące się ratownictwem medycznym. Spotkanie dotyczyło zabezpieczenia medycznego imprez masowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta i powiatu. Tego dnia spotkałem się również z panem Markiem Jasińskim z Klubu Sportu Walki Dragon. Spotkanie dotyczyło organizacji gali kickboxingu w naszym mieście. Tego dnia spotkałem się z panem Arkadiuszem Machelem z firmy Arkada w sprawie wykonania popiersza generała Antoniego Hedyszarego, które miałoby stanąć na skwerze przy rondzie noszącym imię generała. Pozwolę sobie
Pozwolę sobie Państwu pokazać. Tak to po pierwsze miałoby wyglądać. To jest pomysł pana Arkadiusza, który jest wnuczkiem pani Janiny Hedy i jest fundatorem. Po pierwsze na nas jako gminie spoczywałby obowiązek wykonania cokołu i zagospodarowania skweru przy fontannie dawnej przy szkole podstawowej numer 9. Myślę, że pomysł jest sensowny, aby uczcić honorowego obywatela Starachowic, a że znajduje się to bezpośrednio przy rondzie i skwer również wymaga zagospodarowania, to na przyszły rok w budżecie zaplanuje środki, które, jeśli Państwo się zgodzicie, zostałyby przeznaczone na zagospodarowanie skweru przy szkole podstawowej numer 9. Tego dnia gościłem także redaktor naczelną Gazety Wyborczej, panią Alinę Janusz i panią Bożenę Rojek z radomskiego oddziału Gazety. Tego samego dnia zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w konferencji organizowanej przez Centrum Kształcenia Praktycznego, której tematem była perspektywa rozwoju tego typu placówek kształcenia w Polsce. W dniach 17-18 maja uczestniczyłem w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej Odnawialne źródła energii, technika, technologia, innowacje, organizowanej w Krynicy Zdroju. W panelu dyskusyjnym uczestniczyłem wspólnie z rektorem Uniwersytetu Rolniczego, posłanką Anną Paluch. 17 maja zastępczyni Ewa Skiba spotkała się z przedstawicielami firmy Nowa Gala w sprawie negocjacji i wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość. Tego samego dnia podobne negocjacje toczone były z przedstawicielami PKS-u Starachowice. 19 maja spotkałem się z panem Ryszardem Gliwińskim, prezesem PWiK. Spotkanie dotyczyło spraw bieżących spółki. Uczestniczyłem w nagraniu audycji samorządowej emitowanej na antenie Radia SK. Spotkałem się z panią Danutą Krępą, dyrektor MOPS w Starachowicach. Spotkanie dotyczyło usług opiekuńczych, które są świadczone dla najstarszych mieszkańców naszego miasta, tych, którzy wymagają opieki, szczególnie w momencie, kiedy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej muszą docierać do mieszkań, w których mieszkają te osoby. Pomysł jest taki, aby bloku, który będziemy budowali przy ulicy Kościelnej, parter, który będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, służył między innymi takim osobom, które mieszkają w mieszkaniach socjalnych bądź komunalnych, gminnych w różnych częściach miasta, osób, które mają często problemy z poruszaniem się, osób, które są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby zaoferować im również mieszkania na zamianę. Czyli jeśli ktoś mieszka na trzecim, drugim, czwartym piętrze, w mieszkaniu, które często ma dużą powierzchnię, w mieszkaniu, które często ciężko tej osobie utrzymać, żeby miał możliwość zamienić się z gminą na mieszkanie, które zaoferujemy właśnie w tym nowo budowanym budynku przy ulicy Kościelnej. Dziękuję bardzo.